Zaczynamy czwarty tydzień Wielkiego Postu, czasu, który nas prowadzi do Wielkiej Nocy i do najważniejszego momentu w roku, do najważniejszej rozmowy, jaką odbywamy w roku, w Wigilię Paschalną w nocy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę, kiedy Kościół staje przed nami i pyta, czy chcemy odnowić swój własny chrzest. Czy chcemy żyć swoim chrztem i czy chcemy odnowić przyrzeczenia chrzcielne, które przede wszystkim są wyznaniem wiary. Jesteśmy w dość szczęśliwym roku. W liturgii mamy tak zwany rok A. Czytamy najważniejsze teksty ewangeliczne, którymi Kościół prowadził w starożytności dorosłych ludzi do chrztu. Czytaliśmy Ewangelię o rozmowie Jezusa z Samarytanką. Dzisiaj czytamy Ewangelię o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Będziemy czytać Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. To są najważniejsze teksty, którymi posługiwał się Kościół, prowadząc dorosłych do chrztu. I ta Ewangelia dzisiejsza też jest Ewangelią chrzcielną, choćby przez to, że słyszymy o człowieku, który jest posłany do źródła wody. Ma się w tym źródle wykąpać. I ten moment, kiedy się wykąpie w tym źródle, będzie dla niego momentem przejrzenia. W ten sposób czytamy, na czym polega prawdziwa wiara w świetle tego tekstu. Kto to jest człowiek wierzący? Kim my chcemy być, jeśli chcemy odnowić swoją wiarę i przyrzeczenia chrzcielne za te kilka tygodni? Kim my chcemy być? Co ma nas wyróżniać spośród innych ludzi? Otóż człowiek wierzący to jest ktoś, kto otrzymuje wzrok od Boga. Człowiek wierzący po chrześcijańsku to jest ktoś, kto otrzymuje wzrok od Jezusa. Widzi jak Jezus. Widzi jak Jezus. Wiara oznacza patrzenie po Bożemu na rzeczywistość, widzenie rzeczywistości na Boży sposób. To nie jest proste, bo jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Samuel słyszy od Boga, nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. I zaraz Pan Bóg objaśnia, na czym polega ta różnica widzenia między człowiekiem a Bogiem. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Człowiek widzi to, co zewnętrzne. My zatrzymujemy się w naszym patrzeniu na tym, co zewnętrzne. Samuel, wielki prorok, kiedy przyszedł do Jessego, widział wszystkich jego synów wyłącznie od zewnętrznej strony. Poczynając od Eliaba, który spośród 8 synów Jessego był najwyższy. Więc Samuel myślał, aha, no to będzie król. Nie? Po ludzku najbardziej się nadawał. Przed Dawidem królem był Saul, o którym Biblia mówi, że przewyższał o głowę wszystkich mężczyzn w Izraelu. No, to się urodziło.
Nie wszyscy się tacy rodzą. Jeśli nie Eliab, no to każdy po kolei, bo każdy z nich jest starszy niż Dawid. A Dawid jest najmłodszy, jest najmniejszy, mówi o nim ojciec. Nie? Więc... Ale Samuel widzi tylko to, co zewnętrzne. I to, co widzi zewnętrzne, jest jakoś tam atrakcyjne. Ten Eliab jest przystojnym, wysokim mężczyzną, będzie królem. Nie, nie będzie. W Ewangelii też widać, jak z kolei uczniowie nie potrafią widzieć tak jak Jezus. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie zadali mu pytanie, rabbi, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Nie? Jezus widzi człowieka. Oni widzą, tak jak wszyscy pozostali, oni widzą grzesznika. Oni widzą kogoś, kto jest w opłakanym stanie, jest żebrakiem, jest niewidomy. Nie widzą w nim człowieka. Jezus widzi w nim człowieka. Jezus widzi inaczej niż widzą uczniowie. To widzenie jest także widzeniem serca. Bóg nie tylko widzi serce, ale także widzi sercem. I dlatego święty Paweł w liście do Efezjan, z którego dzisiaj jest drugie czytanie, nieco wcześniej, w pierwszym rozdziale, życzy Efezjanom, żeby otrzymali od Boga światłe oczy serca. Światłe oczy serca. W Izajaszu jest taki tekst, że wiara polega na tym, że widzimy oczami, ale rozumiemy sercem. Problemem dla człowieka jest, kiedy oczami nie widzi i sercem nie rozumie, bo serce ma zatwardziałe. Ale obraz jest ten sam, to znaczy, że ostatecznie, jeśli chcę widzieć po Bożemu, to muszę widzieć i rozumieć sercem. Nie wystarczy, że mam wzrok dla człowieka, muszę mieć serce dla człowieka. Tu się spotykamy z tymi dwoma wielkimi świadkami wiary, których relikwie przynieśliśmy do ołtarza. Oczywiście, jeśli coś łączy tych dwoje, to słowo miłosierdzie. Miłosierdzie. Łacińskie słowo misericordia no ma w sobie jako jedno ze słów źródłowych właśnie słowo cor, serce. Serce. I drugie słowo, które tam jest jako źródło, to jest słowo miser. Miser to jest ktoś biedny. W rozmaitych wymiarach, w rozmaitych znaczeniach. Misericordia znaczy serce dla biedaka. Serce dla kogoś, kto jest poszkodowany. Serce dla kogoś, kto jest słaby. Tak, jak patrzysz sercem, to zaczynasz widzieć ludzi, których inni nie dostrzegają. Jak zaczynasz patrzeć sercem, tak jak Bóg, to zaczynasz widzieć ludzi, których inni nie widzą. Inni widzą Eliaba. Inni, nawet własny ojciec, myślą o Dawidzie. On
ono się nadaje wyłącznie do owiec. Ale Bóg widzi sercem i widzi w nim króla. Bóg widzi najmniejszego. Tak. Miłość to jest jeden z wymiarów miłosierdzia. Właśnie, że zwracasz uwagę na tego, kto może najmniej, kto jest najsłabszy, kto jest najmniejszy. Dlatego na przykład mówi Ewangelia świętego Łukasza, że Bóg okazał miłosierdzie Elżbiecie. Nic nie wiemy o jakichś grzechach Elżbiety. Jest powiedziane, że Elżbieta była razem ze swoim mężem, była osobą sprawiedliwą, że żyła w sposób święty. Nie? Więc to, że Bóg jej okazał miłosierdzie, nie polegało na tym, że jej coś przebaczał. Tylko, że naraz podniósł osobę, którą wszyscy poniżali. Naraz wydźwignął kogoś, kto był przez wszystkich pogardzany, uważany za najmniejszego. Dlaczego? Bo była niepłodna. Więc nic nie znaczyła w tym świecie, w którym macierzyństwo, rodzina, płodność były znakami Bożego błogosławieństwa. Więc miłosierdzie Boga w stosunku do Elżbiety to jest dostrzeżenie tego, kto jest najmniejszy, dostrzeżenie tego, kto jest na końcu. Właśnie dostrzeżenie Dawida, nie jego starszych braci, tylko jego, najmniejszego. Ojciec nic nie wie o nim dobrego. Ojciec uznał, że nie ma go co zapraszać na tę ucztę. To jest miłosierdzie. To jest to, że imię Faustyna jest znane na całym świecie. Po ludzku? Kim ta siostra była? Co takiego wielkiego zrobiła? Jakie miała wykształcenie, jakie pochodzenie? Tak pracowała w Łodzi. Co? To jest ktoś, kto się nadaje na bohaterkę całego świata. Ale miłosierny Bóg widzi to, co nie jest. To, co jest małe, to, co jest ostatnie. To Bóg wyciąga, to podnosi, to promuje. Przynieśliście sobie relikwie Faustyny do kościoła. Będziecie tacy. Będziecie mieć taki wzrok. Będziecie widzieć tych, co mogą najmniej. Oni będą mieli do powiedzenia najwięcej w tej wspólnocie. Oczywiście jest i inne miłosierdzie, to jest to, które Jezus okazuje owemu niewidomemu. Wszyscy widzą w nim grzesznika. Wszyscy widzą w nim grzesznika. Cały urodziłeś się w grzechach. I nas śmiesz pouczać. Cały urodziłeś się w grzechu. Więc wszyscy widzą w nim grzesznika, a Jezus widzi w nim apostoła. Mówi, idź, obmyj się w sadzawce Siloam albo Siloe. A Jan tłumaczy, to oznacza posłany, posłany. Jezus widzi w nim kogoś, kogo może posłać. Jezus widzi kogoś,
to podejmie się ważnej misji. Zobaczcie, jakie jest Boże miłosierdzie dla grzesznika. Miłosierdzie Boga dla grzesznika nie polega na tym, że rozgrzesza grzesznika, że mówi: przebaczam, jest ci odpuszczony. Dla Boga to jest mało. Jezus nie przyszedł rozgrzeszać grzeszników. Sam to mówi. Jezus przyszedł powołać grzeszników. Powołać grzeszników. I popatrzcie na Ewangelię, to widać to gołym okiem. Że człowieka grzesznego Jezus ostatecznie w ten sposób uzdrawia, że mu zleca dobro do wypełnienia. I wierzy, że ten człowiek jest w stanie to dobro spełnić, wykonać. Że w nim jest potencjał ku dobru. To jest prawdziwe miłosierdzie w stosunku do grzesznika. Zobaczyć w nim apostoła. Jezus nie tylko wyrzucił 7 złych duchów z Marii Magdaleny, tylko jej pierwszej się pokazał, kiedy zmartwychwstał. I ją posłał do uczniów. Jezus ma taki wzrok, nie, że widzi Mateusza w Kafarnaum, jak siedzi na komorze celnej i wszyscy widzą w nim złodzieja i słusznie, bo nim był. I wszyscy widzą w nim zdrajcę i słusznie, bo nim był. Ale Jezus widzi w nim jeszcze apostoła i ewangelistę. Więc nie przyszedł mu przebaczyć, przyszedł go powołać. Boże miłosierdzie idzie o wiele dalej niż ludzkie. Nie ma na to lepszego przykładu niż święty Paweł. Nie ma. Chrystus nawrócił Szawła pod Damaszkiem. Czytajcie Dzieje Apostolskie. Co się dalej dzieje z tym Szawłem? Jak go przyjął pierwszy Kościół, poszedł do Jerozolimy, nikt z nim nie chciał gadać. Wreszcie znalazł się jeden człowiek, który mu uwierzył, Barnaba. Zaprowadził go do apostołów. Dobrze. I co dalej? Odesłali Szawła do domu. Pan Jezus ci wybaczył, idź do domu. Dla niego był ostatnim człowiekiem, któremu można by zlecić jakąś misję. Znowu po wielu miesiącach Barnaba go odszukał w tym domu i wziął go do Antiochii, żeby razem z nim pracował. Można powiedzieć, że rzeczywiście Barnaba był kimś, kto rozumiał miłosierdzie. Że miłosierdzie nie polega na tym, że komuś przebaczasz, tylko że go powołujesz. Że masz wiarę w niego taką, że potrafi czynić dobro. Nie tylko jest zło przekreślone. Bardzo to jest trudne. Mamy z tym dużą trudność. Pamiętamy ludziom zło, które wykonali. Nie? I przez to, że kiedyś zachowali się tak, a nie inaczej, nie powierzymy im już niczego do roboty. Niczego im już nie zlecimy. Wtedy i wtedy zrobiłeś tak. Koniec. Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. Bo Bóg widzi serce. I patrzy serce. I widzi biedaka. Ostatnia myśl, ale ona musi paść. Bo
czemu ma służyć ostatecznie to, że zaczynamy widzieć tak jak Bóg? Że się uczymy patrzenia od Boga, że próbujemy od Niego przejąć wzrok. Czemu to ma ostatecznie służyć? Ostatecznie to ma służyć temu, co napisał święty Paweł. Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością. Jesteście światłością. A więc nie tylko widzicie światło, bo macie zdrowe oczy, tylko dlatego, że widzicie światło, stajecie się światłem. Ponieważ poznajecie Boga, stajecie się do Niego podobni. Ponieważ światłem jest dla was miłosierdzie, to stajecie się miłosierni. To nie jest tak, że my tylko mamy sobie zawierzone światło. To jest tak, że Pan oczekuje od nas, byśmy się stali światłem. Wy jesteście światłem świata, mówi Jezus w 5 rozdziale Mateusza. Wy jesteście światłem świata. Oczywiście nikt z nas nie jest światłem sam ze siebie. Kiedy Jezus mówi, jesteście światłem świata, to nie mówi, jesteście mądrzejsi niż inni, jesteście lepsi niż inni, jesteście święci niż inni. Nic takiego nie mówi, ale mówi, tak jak tu pisze Paweł, że jesteście dziećmi światłości. Narodziliście się z Boga. Narodziliście się z Boga. Zajaśniał wam Chrystus i powstaliście z martwych. Nie po to mieliście te rekolekcje tutaj. Zajaśniał wam Chrystus i powstaliście z martwych. To znaczy, jesteście nowymi ludźmi. Macie w sobie nowe życie. A nie tylko trochę wam się poukładało w głowach. Zajaśniał wam Chrystus i powstaliście.